co można kupić za 666 zł. 100 sztuk bloczków do murowania ścian, 0,1 metra kwadratowego mieszkania do remontu w Łodzi, 2 godziny pracy kancelarii prawnej albo 1 metr kwadratowy centrum handlowego Sukcesja. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, dlaczego zamknięto najnowsze centrum handlowe w Łodzi. Opowiem Ci też o tym, jakie wnioski wyciągnąć z tej historii dla swoich inwestycji. Nazywam się Patryk Nocek, wraz z zespołem zarządzam projektami budowlanymi. Dzisiaj jest ze mną Mateusz Sipa. Cześć! Cześć! Jestem zastępcą dyrektora w Biurze Rozwoju Gospodarczego. Odpowiadam za przyciąganie nowych inwestorów do miasta oraz za budowanie jego wizerunku na zewnątrz. Jest środa, godzina 18. Zaczynamy! Mateusz, opowiedz historię miejsca, w którym się znajdujemy. Jest 25 września 2015 roku. Wielkie wydarzenie, otwarcie Sukcesji. Całe miasto od wielu miesięcy na to czeka. Piękna pogoda. Patryk, sam wiesz, jak Polacy kochają spędzać czas w centrach handlowych i pamiętasz, co się działo wtedy, kiedy rząd chciał je zamknąć. Ile przez to teraz mamy placówek pocztowych w całym kraju? Byłem tego dnia w tym tłumie. Jak idziemy po tych schodach, to przypomniała mi się niesamowita historia. Dobrze wiem, dlaczego tyle osób przyszło na to wielkie otwarcie. Jedna z restauracji serwowała darmowe burgery, a ich zapach był wyczuwalny wszędzie. Na tych schodach nie jeden prawie stracił życie. Następne miesiące po otwarciu Sukcesji również były bardzo dobre. Mieliśmy Black Friday, przedświąteczną gorączkę, wyprzedaże. Centrum tętniło naprawdę życiem. Należy również podkreślić, że właściciel zdołał zgromadzić tu całkiem ciekawych najemców. Mieliśmy unikatowe w skali miasta sklepy, mieliśmy kręgielnię, która doczekała się wielu nagród, czy kino, które do dziś dzień funkcjonuje. No i wreszcie Starbucks. Pierwszy w Łodzi prawdziwy magnes na zwiedzających, na klientów. No ale dość z mojej strony. Patryk, powiedz z Twojej perspektywy, jesteś budowlańcem, jak wygląda to centrum według Ciebie? Wiesz co, ja przede wszystkim zwróciłem uwagę, że jest tutaj naprawdę bardzo dobry standard wykończenia. Spójrz chociażby na barierki całoszklane. Jest to element, który bardzo często, jako pierwszy, jest optymalizowany przez inwestorów. Tutaj te barierki zostały wykonane. I takich elementów jest naprawdę bardzo dużo. Jest tutaj widać po prostu, że inwestor wpompował pieniądze w to miejsce i warto po prostu teraz je kupić i mieć ten wysoki standard wykończenia w bardzo niskiej cenie. Słuchaj, bo ja słyszałem, że w nieruchomościach najważniejsza jest lokalizacja. Czy w tym przypadku jest ona dobra? Tak, to prawda, jest najważniejsza. Dobrze, że zadałeś to pytanie, zwłaszcza, że nasz przekaz kierujemy nie tylko do łodzian, ale też do inwestorów spoza miasta. Wracając do tematu, lokalizacja jest świetna. Sukcesja jest położona przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych, że tak się wyrażę, w mieście, blisko transportu publicznego. Także inwestor ma tu wszelkie atuty, jakich może wymagać od lokalizacji nieruchomości położonej w centrum miasta. O lokalizacji powiemy Wam więcej za tydzień o 18:00. Zapraszamy Was już teraz. Link będzie w opisie tego materiału. Powiedzieliśmy sobie o zaletach, a czy były jakieś wady tego miejsca? Tak, oczywiście, jak przy każdym projekcie, klienci oraz eksperci wskazywali na 3 grupy wad, jeżeli chodzi o Sukcesję. Po pierwsze, dotyczyły one samego obiektu, po drugie specyfiki lokalnego łódzkiego rynku, a po trzecie ogólnych trendów w handlu panujących na świecie.
Opowiedz nam w takim razie, jakie szerzej o tych trzech aspektach. No to po pierwsze wracamy do samego obiektu i słynnego, bardzo specyficznego wjazdu na parking, który został ochrzczony mianem Ślimaka. Wiadomo, że to nie było coś, co nie umożliwiało wjazdu na teren sukcesji, ale jednak było jakimś negatywnym doświadczeniem, zwłaszcza dla słabszych kierowców. No wiadomo, przyjeżdżasz do galerii handlowej, chcesz tylko pozytywnych obrazów, pozytywnych doświadczeń. Tam było trochę stresujących doznań. Po drugie, brak najemców z jednej ze słynnych grup odzieżowych, Inditex. Nie wiem jak jest teraz, ale w tamtym czasie wiele osób w internecie pisało, no jak to, nie ma tych najemców, nie będę odwiedzał tego centrum handlowego, pójdę gdzie indziej. Trzecia grupa powodów to te, które dotyczą ogólnie handlu na świecie. Od wielu lat mamy do czynienia z trendem, że część handlu coraz większa przenosi się po prostu do internetu. Ludzie zmieniają swoje zwyczaje zakupowe, galerie handlowe co do zasady przegrywają w długiej perspektywie konkurencję z internetem. I to też miało wpływ na sukcesję, która otworzyła się w czasie, kiedy te trendy się nasiliły. To już nie chodzi nawet o samą pandemię, bo to trwało dużo wcześniej. Sam regularnie korzystałem z tego miejsca, w szczególności z darmowego coworkingu. I zauważyłem, że jak tutaj przychodziłem, że coraz mniej ludzi korzystało z tej galerii handlowej. Mało ludzi było na korytarzach, a ci, którzy byli, czuli się zdezorientowani. I to, ta sytuacja sama się napędzała. Ludzie, którzy przychodzili, widzieli, że jest mało klientów, więc później tu nie przychodzili, wybierali inne galerie handlowe. Zauważyłem również, że najemców zaczęło ubywać. Czyli z samego początku nie były wynajęte wszystkie lokale, ale później również te lokale, po prostu coraz mniej było najemców i ludzie też na to patrzyli, wiesz, w taki sposób. Coraz więcej zaklejonych witryn, dalej się czuli zdezorientowani i wybierali po prostu inne galerie handlowe. Mateusz, a co działo się dalej? No dalej już było tylko gorzej. Pierwsze informacje takie oficjalne o kłopotach sukcesji pojawiły się na koniec 2017 roku. Później galeria walczyła o przetrwanie. Z czasem zarząd nad obiektem przejął syndyk, który obecnie prowadzi postępowanie zmierzające do sprzedania sukcesji. Gwoździem do trumny okazała się pandemia. Już dzisiaj wspominaliśmy o tym, jak wielkim ciosem dla galerii handlowych był internet. Pandemia okazała się katalizatorem tych zmian w handlu i one jeszcze, mówiąc inaczej, dodatkowo przyspieszyły. I uznano, że ten projekt w tej formule nie ma przyszłości. Galeria została zamknięta. Od tamtego czasu jest w takim stanie, jak ją dzisiaj oglądamy. Czy twoim zdaniem można to było przewidzieć na etapie planowania inwestycji? Znaczy, moim skromnym zdaniem powinniśmy od razu powiedzieć sobie szczerze, że to była bardzo ryzykowna i bardzo odważna inwestycja, a ryzykowne inwestycje mają to do siebie, że czasem nie wypalają, tak? I tutaj też było tak w wypadku sukcesji. Takim dobrym punktem odniesienia, dlaczego stawiam taką tezę, jest ogólna konkurencja ze strony innych centrów handlowych, które funkcjonują w Łodzi i walczą tak naprawdę o tego samego klienta. Tutaj w najbliższej okolicy mamy Pasaż Łódzki, który znajduje się tak naprawdę na plecach sukcesji. W tym samym polu rażenia na klienta istnieje Galeria Łódzka o ugruntowanej marce, czyli można powiedzieć i wielu ekspertów stawiało taką tezę, że sukcesja, żeby przetrwać, będzie musiała przejąć ruch z innych galerii, a nie liczyć na coraz zamożniejsze społeczeństwo i na taki organiczny wzrost ruchów w galerii. Złapaliście tą perspektywę lokalną. Widzisz, jak wiele tych centrów handlowych w Łodzi istnieje, z kim sukcesja musiała konkurować. Ale żeby lepiej zrozumieć tą sytuację, możemy sięgnąć też po szerszy kontekst i zobaczyć, jak wyglądały podobne rynki pod względem powierzchni funkcjonującej w centrach handlowych. Zobacz na takie miasta jak Gdańsk czy Wrocław, gdzie ta powierzchnia, ilość tej powierzchni jest podobna co w naszym mieście, a są to wciąż bardziej zamożne miasta, gdzie mieszkańcy mają większe kwoty
takie budżety, które wydaje się w galeriach handlowych, po prostu wolne środki. Do tego takie rynki jak Wrocław, Gdańsk czy Kraków są dodatkowo napędzane ruchem turystycznym. No wyobraź sobie sytuację, że masz codziennie w mieście kilkadziesiąt tysięcy turystów, którzy chodzą po galeriach, restauracjach i wydają pieniądze. No to jest coś, czego w Łodzi nie ma w takim wymiarze. Ja w swoich materiałach bardzo dużo mówię o tym, żeby dobrze przygotować się do projektowania, żeby przekazać dobre wytyczne do projektowania, żeby współpracować z architektem na etapie tego projektowania, żeby się z nim spotykać, żeby podejmować decyzje projektowe, po prostu żeby ta inwestycja była bardzo dobrze przemyślana i żeby jak najmniej zmian wprowadzać potem na etapie realizacji. Natomiast teraz okazuje się, że przed tym projektowaniem należy się zastanowić, czy ta inwestycja w ogóle ma prawo bytu w tym mieście, czy węzie na osiedlu, w którym się znajduje. Czy jest jeszcze po prostu miejsce na kolejną inwestycję tego typu. No i na przykładzie tej galerii handlowej w mieście było już sześć galerii handlowych. No i pytanie, czy było miejsce na siódmą i czy to nie jest powód, jeden z powodów, z którego ta galeria handlowa po prostu sobie nie poradziła. Na pewno był to jeden z potencjalnie najbardziej oczywistych powodów, ale oczywiście trzeba też zaznaczyć, że nasza analiza i to, co mówimy, nastąpiła na etapie po tym, jak okazało się, że projekt nie okazał się sukcesem. Łatwo jest się mądrować z takich pozycji. Na pewno wielkie, zyskowne projekty zawsze są w pewien sposób ryzykowne, no i siłą rzeczy część z nich nie wypala. No to tak jest, analiza wsteczna zawsze bezpieczna. Na wykres najlepiej patrzy się w lewą stronę. Powiedz coś więcej o szatańskiej cenie 666 zł za metr kwadratowy i o innych liczbach, które charakteryzują ten budynek. Okej, to zacznijmy od samego początku. Koszt budowy tego obiektu sukcesji wynosił około 350 milionów złotych, przy czym zaznaczamy, że jest to fakt medialny, którego nie udało nam się potwierdzić, ale taki funkcjonuje powszechnie w obiegu i do takiego się odnosimy. W czasie ostatniej nieudanej licytacji cena wynosiła 80 milionów złotych. W marcu przy kolejnej próbie sprzedaży będzie już wynosiła 75 milionów złotych. Poczekaj, ja już to policzę, ile to będzie procent. Czyli dzielę sobie tą aktualną cenę, 75 milionów, przez 350 milionów i wychodzi mi tutaj 20 parę procent, blisko 23. Więc wyobraź sobie taką sytuację, że w takich sklepach elektronicznych mówi się, że jest wielka obniżka o wartość podatku VAT. Obniżka o wartość podatku VAT. A my tutaj mówimy, że można kupić nową galerię handlową o wartości podatku VAT, bo to jest blisko 23%. I teraz wyobraź sobie, że my mówimy, że to jest 23% ceny wybudowania, czyli te 350 milionów. Czyli nie mówimy o wartości tego budynku, tylko o cenie wytworzenia i to jeszcze z 2015 roku, gdzie cena materiałów budowlanych i robocizny była znacznie niższa. W szczególności biorąc pod uwagę te wzrosty, które miały miejsce ostatnio. Więc ta realna wartość tego budynku jest znacznie wyższa i naprawdę uważam, że ta cena jest rewelacyjna. Dobrze, zamknijmy wątek ceny. Przedstawmy kontekst, co można za te pieniądze kupić. W przypadku sukcesji mówimy tu o aż 120 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni całkowitej i o 46 tysiącach metrów powierzchni najmu. Czyli 1 metr kwadratowy powierzchni całkowitej w przeliczeniu kosztuje 666 zł, czyli to jest ta liczba, o której wspominałeś na początku naszego odcinka. Jeżeli chodzi o powierzchnię najmu, to jest to około 1600 zł. Za metr kwadratowy. No to w porównaniu do nieruchomości, które można kupić na rynku, no to ta cena jest naprawdę, naprawdę dobra. Zapewne myślisz sobie, że zakup galerii handlowej w środku pandemii to nie jest dobry pomysł. I masz rację, ale pomyśl sobie, że jeżeli kupisz ten budynek tak tanio, to będziesz miał ogromny budżet na to, żeby zmienić funkcję tego budynku. Zapraszam Ciebie już dzisiaj na odcinek, który będzie za tydzień o 18:00. Opowiemy o tym, co może tutaj powstać. Do zobaczenia. Cześć!